W niedzielę na stadionie wolsztyńskiego Osiru rozegrano mecz piłki nożnej pomiędzy Gromem Wolsztyn a Mieszkiem Magra Konotop. To spotkanie zainaugurowało rozrywki klasy A grupy pierwszej. Gospodarze wystąpili w zielonkawo-niebieskich strojach, a ich przeciwnicy w różowo-czarnych kostiumach. Mecz rozpoczął się od bardzo nerwowej gry obu stron. Wolsztyńscy piłkarze już w pierwszej minucie mieli okazję do strzelenia bramki, ale piłka po rzucie rożnym trafiła w słupek. Niewykorzystane szanse się mszczą. Tak było i tym razem. Goście szybko przejęli inicjatywę i na efekty nie trzeba było długo czekać. Po szybkim kontrataku w 18 minucie objęli prowadzenie. Utrata bramki podcięła skrzydła wolsztyńskim piłkarzom, którzy nie kwapili się, by doprowadzić do wyrównania. Goście nie rezygnowali i w 37 minucie podwyższyli wynik na 2-0. W ostatniej minucie pierwszej połowy, po nielicznym z przeprowadzonych przez gospodarzy ataku, pięknym strzałem z 16 metrów popisał się Waldemar Kamczycki, ustalając wynik pierwszej połowy na 2-1 dla gości. Druga połowa rozpoczęła się dość niemrawo, gra toczyła się głównie w środkowej części boiska. W tym okresie lepiej jednak grali piłkarze Gromu, doprowadzając w 15 minucie do wyrównania. Gra zaostrzyła się, gospodarze coraz częściej gościli pod bramką zespołu Konotopu. Na efekty nie trzeba było długo czekać, w 20 minucie wolsztyńscy piłkarze objęli prowadzenie 3-2. Odpowiedź gości była zaskakująco szybko. 3 minuty później doprowadzili do wyrównania. Do końca meczu, mimo wysiłków gości i rozpaczliwej obrony gospodarzy, wynik się nie zmienił. Spotkanie to zakończyło się wysokim remisem 3-3. Liczymy, że w kolejnych meczach nasi piłkarze zachowają formę i wykażą większą ochotę do gry. Biegaj trochę! Panie Gonio, spokojnie! Cicho, cicho! Panie sędzio, to zapchanie! Mama mu to załączy. Panie sędzio,